Mamy dany wykres pewnej funkcji wykładniczej m od x. Naszym zadaniem jest na podstawie tego, co możemy odczytać z wykresu, obliczyć wartość m dla x równego 6, czyli obliczyć, ile jest m od 6. Ile to jest? No Jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i zanim zobaczysz resztę filmu, spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie. No dobra, no to jak ja bym to zrobił? No Wiem, że to jest funkcja wykładnicza. Skoro to jest funkcja wykładnicza, to znaczy, że ona ma pewną ściśle określoną postać, mianowicie m od x jest w postaci a, gdzie a to jest nasza wartość początkowa, czyli dla x równego 0, razy r, czyli podstawa funkcji wykładniczej do potęgi x. Tę podstawę czasami nazywa się też ilorazem, poprzez analogię do ciągu geometrycznego, czyli funkcja jest postaci a razy r do potęgi x. No i teraz wystarczy znaleźć wartość parametru a i parametru r. Żeby mieć wzór tej funkcji, jak będziemy mieli wzór funkcji, to obliczymy sobie jej wartość w 6 dla x równego 6. No dobrze, no to najłatwiej jest znaleźć a, dlatego że wiemy, że a to jest po prostu m od 0. Wartość m w zerze to będzie po prostu a, dlatego że r do potęgi zerowej to będzie 1, no a wartość w zerze, no to łatwo czytać z wykresu, bo to jest po prostu 9, nawet tutaj jest zaznaczone to wielką kropą, czyli a jest po prostu równe 9. No teraz jak znaleźć r? Aby to zrobić, to tutaj posłużę się taką tabelką. Obliczymy sobie wartości tej funkcji w jakichś punktach. Na przykład tu będzie x, tu będzie m od x. Obliczymy sobie dla zera i dla jedynki najpierw. No w zerze nie tyle obliczymy, co odczytamy z wykresu. W zerze wartość jest równa 9. W jedynce wartość mojej funkcji jest równa 3. No i teraz zastanówmy się, przez co trzeba pomnożyć 9, żeby dostać 3? No bo widzimy, że jak x zwiększa się o 1, no to temu odpowiada pomnożenie wartości funkcji o r. No to przez co tutaj trzeba pomnożyć, żeby z 9 dostać 3? No trzeba pomnożyć przez 1 trzecią. Czyli widzimy, że r jest po prostu równe 1 trzecia, bo przez tyle trzeba pomnożyć wartość w zerze, żeby dostać wartość w jedynce. No i widzimy, możemy sprawdzić, że to dalej też będzie pracować, też będzie się zgadzać, jak weźmiemy wartość dla dwójki, tutaj też możemy odczytać, że dla dwójki wartość jest 1, a to rzeczywiście jest 3 pomnożone przez 1 trzecią. Widzimy, że to się zgadza. Czyli mogę napisać wzór mojej funkcji, że m od x to jest 9, bo to jest wartość początkowa a, którą obliczyłem, razy podstawa funkcji wykładniczej, która jest na 1 trzecia do potęgi x. No mam wzór funkcji, ale nie o to nas pytali. Pytali nas konkretnie o wartość dla x równego 6. No ale jak mam wzór funkcji, no to mogę teraz łatwo obliczyć, ile to jest m od 6, po prostu wstawię tutaj za x 6, czyli tutaj będę miał 1 trzecią do potęgi szóstej. No to mogę to obliczyć, to będzie 9 razy... 1 do 6 to jest 1, 3 do 6 to jest, na razie napiszę 3 do 6, bo tutaj mam 9, a 9 to jest 3 do 2, czyli będę to mógł skrócić. Napiszę, że to jest 3 do potęgi 2, bo to jest 9, podzielone przez 3 do potęgi 6. No i teraz mogę to zrobić na dwa sposoby. Mogę skrócić to przez 3 do 2, czyli przez 9, albo mogę powiedzieć, że to jest 3 do 2 podzielone przez 3 do 6, czyli to jest 3 do potęgi 2 odjąć 6, czyli minus 4. No, mogę napisać, że to jest 1 przez 3 do 4. wszystko jedno. No, a ile to jest 3 do 4 to łatwo obliczyć, bo to jest 3 razy 3 to jest 9, razy 3 to jest 27 i razy 3 to jest 81, czyli to jest 1,81. Taka jest odpowiedź do naszego zadania. m od 6 jest równe 1,81. No, a mogliśmy to też inaczej tutaj obliczyć, korzystając na przykład z tej tabeli, tutaj dalej ją przedłużać. Dla 3, 4, 5, 6, tak? No, mnożąc po prostu cały czas przez 1 trzecią. Jak tutaj pomnoż pomnożymy przez 1 trzecią, no to będę miał 1 trzecią. Jak pomnożę no, przez 1 trzecią, to będę miał 1 dziewiątą. Potem 1 dwudziestą siódmą i 1 osiemdziesiątą pierwszą. Czyli tutaj widzimy, że za każdym razem, jak przechodzimy do kolejnego wiersza w tabeli, mnożymy przez 1 trzecią. Tak czy inaczej dostajemy ten sam wynik.